W poniedziałek rano 31 sierpnia 2015 roku rodzina Larsenów wędrowała leśnymi szlakami w pobliżu Hobgood w Karolinie Północnej. Co to, tato? Znak wędrowców dwukrotnie pokonujących trasę. To jakieś nowe oznaczenia? Za ile będziemy w samochodzie? Bez obaw, mam wbudowanego GPS-a. Chyba stek bzdur. Zobaczcie. Co to? Pewnie ktoś go zgubił. Pokaż. Zabrudzony, ale działa. Leżał tam, jest porysowany, a ekran pęknięty. I brudny. Działa? Tak, ma mało baterii. Jest tam coś? Ja też chcę zobaczyć. Przewiń trochę. Właśnie to robię. Puszczam. Co tam jest? Same szumy. No dalej. Film ciągle migocze. Mam tam podejść? Co się stało? Co tam jest? Powiedzcie coś. Rodzina Larsenów przekazała kamerę policji. Władze ustaliły, że film został nakręcony w lasach tuż za miastem Hobgood, we wsi Halifax w Karolinie Północnej. Film liczył ponad 8 godzin. Podczas dochodzenia skupiono się na materiale filmowym, który za chwilę zobaczycie. Dlaczego robimy to w Karolinie Północnej? W Delaware też są lasy. Wędrowałem tędy kilka lat temu i było to całkiem fajne. Poza tym pomyślałem, że po wszystkim możemy się trochę zrelaksować w Outer Banks. To ta niespodzianka? Nie mówiłaś mu? Powiedziałam, żeby spakował dodatkowe ubrania. Chciałam go zaskoczyć. Zatrzymamy się w folkowym letnim domku, imprezowiczu. Tylko bez szalonych pomysłów. Obiecuję, że będę grzeczny. Przeglądaliście kopię scenariusza, prawda? Tak. Chyba część rzeczy ci się pomieszała. Harmonogram zdjęć czasem tak wygląda. Jasne, chyba rozumiem. Będziesz musiała mu to znów wyjaśnić. Nie rozumiem. Może później. Musimy wykorzystać dobre światło. Dobra, panie survivalowiec, zaczynajmy. Zapnij się, bo zaczniemy od problemów z prawem. Przestań. Musimy nakręcić materiał albo chociaż wpadki. Wpadki? Myślałem, że kręcimy poważny dokument. Taki będzie. Próbuję tylko poprawić wam nastrój. Wybacz, ale nie przywykłem do wstawania w środku nocy. Wtedy pan imprezowicz idzie spać. Jestem nocną sową. Czego ode mnie chcesz? To genetyczne. Dem wyjaśnił nam, w co się pakujemy. Będziemy żyć w dziczy przez następne 55 godzin. Nakręcimy najlepszy dokument o survivalu. Dokąd jedziemy? Do Hubna w Karolinie Północnej. Do Hobgood. Nie nagrywaj mnie, to on jest gwiazdą. Dlaczego nie siedzisz z tyłu? Jesteś technicznym. Dostaję choroby lokomocyjnej na tylnym siedzeniu. Chcesz, żebym zrobił intro? Tak, ale jesteśmy już za daleko. Możemy to zrobić wracając. Ty jesteś szefową. Nagram następny znak autostrady. Możemy go wrzucić do intra podczas montażu. Kiedy staniemy na jedzenie? Żartujesz? Dopiero jadłeś śniadanie. Mieliśmy to sobie utrudnić. Tak, ale jeszcze nie jesteśmy w Hubna. Hobgood. Nie mogę się doczekać, aż zobaczę, w co się z nimi wpakuje. Piątek wieczór. Nagrywacie? Wyłącz to. Możemy pomówić z właścicielem? To ja. Kręcimy w pobliżu dokument o survivalu. Możemy zrobić kilka ujęć okolicznego życia? Macie coś przeciwko, żeby te dzieciaki kręciły tu dokument albo film? Powiedzcie. Kręćcie sobie. Dzięki. Jestem Lloyd. Dzięki, Lloyd. Potem damy mu zgodę do podpisania. Spodziewałem się dziwaków. Ci ludzie wydają się całkiem normalni. Serio, Nick? Tylko mówię, że spodziewałem się dziwolągów. Nie prowokuj ich. Co? Nie wyglądają na ludzi, z którymi warto zadzierać. Uspokój się. Przestańcie. Pan survivalowiec nie chciałby ich rozzłościć. Czy porzuci nas w lesie? Chyba ciebie. Uważaj sobie. Skąd go wytrzasnęłaś? Myślałem to samo. Potrzymaj kamerę. Poczekaj. Spójrz, Dem. Przybliżę. Romeo, czas przeprowadzić wywiad z lokalsami. Nie mogłeś wymyślić nawiązania z tego wieku? To jest Rebeka. Cześć, miło mi. Mnie też. Po co wam kamera? Kręcimy dokument. Co? Dobra. Skoro już o tym mowa, chętnie załatwię ci rolę. Dobra. Do zobaczenia. Idziesz? Potrzymaj. Dobra. Chodź ze mną, jak chcesz. Jest ładna. Co mogłaby w tobie widzieć? Nie jesteśmy spokrewnieni, więc to jest tak popaprane. Cięcie. Jak leci, Lloyd? To moja siostra, wspomniana reżyserka Sean. Bawimy się w kręcenie dokumentu. To będzie coś wielkiego. Przyjemność po mojej stronie. Pójdę już spać, dobrze? Poradzimy sobie. Zobaczymy się rano? Pewnie. Co? Chyba skończyliśmy na dzisiaj. Pójdę coś załatwić. Daj kamerę. Zapamiętaj. Kamerzysta zawsze dostaje miód. To by było na tyle. Kręcicie dokument w lesie? Tak. Może się pan przedstawić? Abe. Usiądź, ślicznotko. Mogę pana nagrać? Papsowi to obojętne. Cześć, jestem Mike. Mogę pana nagrać? Oczywiście. Podobno wyglądam jak Christopher Lloyd. Dostrzegam podobieństwo. Chcecie nagrać dzikiego człowieka lasu? Znów się zaczyna. Jego opowieści pokazują, ile wypił. Nie, to film survivalowy. Kim jest dziki człowiek? Widziałem go. Opowiedz jej, ile razy. 10 razy. Ale co? Dzikiego człowieka lasu. Kto to? Lepiej go nie nakręcaj. Raczej co, a nie kogo. Też to widziałeś? Widziałem różne rzeczy, głównie po piwie. Powinniście trzymać się ścieżki. Wystarczy. Czas na nas. Pan też go widział? Chodź. Trzymajcie się ścieżki. Pamiętaj. Sobota rano. Kurde. Zapomniałem suszonej wołowiny. Zjedz miód. Mam wyjeść najlepsze. Co to było? Pewnie drapieżnik zabijający ofiarę, bez obaw. To nie jest śmieszne. Daj kamerę. Gotowy? Chodźmy. Jak chcesz to zrobić? Pójdę z tyłu z Nickiem, a ty możesz opowiadać, prowadząc przez szlaki. Dobra. Zrób cięcie. Zaczniemy nagrywać za kilka minut. Pewnie. Nigdy nie widziałeś znaku? Zamierzasz być dupkiem przez cały czas? To rezerwat przyrody. Chroniony obszar, chodźmy. Nawet nowicjusz może określić kierunki za pomocą słońca. Wschód, północ, południe i zachód. Będziesz potrzebować długiego patyka. Nagrywaj. Ten się nada. Stań na wolnej przestrzeni. Tu jest idealnie. Zrób dziurę. Wbij go głęboko. Jak widać, patyk rzuca cień. Znajdę kamień. Weź dwa kamienie. Pierwszy umieść u szczytu cienia. Teraz zaczekaj. Potrzebuję przerwy. Nick, kręcimy. Usłyszałem coś. Co? Tylko spokojnie. Powinniśmy ich zgłosić. Pamiętacie numer? Możemy przewinąć. Nie przejmuj się, już sobie poszli. Nie ma po co dzwonić, i tak nie mamy zasięgu. Cięcie. Gdy znaleźliśmy bazę, to zbudujmy schronienie. Co? Mamy problem. Co się stało? Muszę siku. Teraz? Cięcie. Gotowy? Tak. Akcja. Szerokie drzewo, takie jak to, będzie naszą bazą. Teraz oprzemy pozostałe trzy gałęzie w równych odstępach od siebie. To będzie twoje schronienie. Poszukaj liścia z tych patyków i gałęzi. To będą twoje ściany i dach. Wybierz takie, które mają na sobie jak najwięcej liści. Możesz zostawić jedną lub dwie dziury, jeśli reszta szałasu cię ochroni. Gdy mamy już schronienie, zróbmy ognisko. Cięcie. Świetnie ci poszło. Możesz to zrobić w ten sposób. Chciałem pokazać podstawową metodę. Tak będzie najlepiej, zróbmy to. Na pewno? Zrobię co chcesz. Pewnie, że tak. Możemy obejrzeć materiał i nakręcić inną metodę. Czy to nie za dużo pracy dla ciebie? Nie, w porządku. Skoro już nagrywasz... Akcja. Do rozpalenia ognia będą potrzebne patyki, rozpałka i paliwo. Masz szczęście, jeśli nosisz okulary. Za dnia z łatwością rozpalisz ognisko. Podpałka to kora, która łatwo zbija się w kulkę i rozdrabnia. Możesz też użyć suchych liści. Użyj patyków i małych kawałków drewna. Paliwo, czyli duże kawałki drewna, będą podtrzymywać ogień. Co się stało? Nie wiem. Możemy zmienić tekst? Nie pasuje ci? Niezbyt. Nie podoba mi się podejście. Może zrobimy przerwę na lunch, a potem przerobimy tekst. Pewnie. Może spojrzymy na to później razem. Dobrze. Kiedy zjemy lunch? Cięcie. Co myślisz o przeróbce? Podoba mi się. To ty przekazujesz informacje, więc musi pasować tobie. Może spróbujemy zrobić inne ujęcia. Jakie? Zrobię kilka ujęć stamtąd. Dotąd kręciliśmy tylko proste sceny. To trochę nudne. Dobrze. Ustaw kamerę i daj znać, gdy będziesz gotowy. Pewnie. Idiota. Weźcie kamerę. Chcesz się zabić? Uspokój się. Uderzyłeś się? Kamera coś uchwyciła. Co jest? To był niedźwiedź. To nie był niedźwiedź, ani inny znany ssak. Nie wyglądał jak niedźwiedź. Biegł na dwóch tylnych łapach. Kiedy ostatnio jakiegoś widziałeś? Za dzieciaka w zoo? Wyłącz ją, nie nagrywamy tego. Już wyłączam. Nagrywaj dalej. Od teraz powinniśmy nagrać ile tylko możemy. Nie sądzisz, że się nakręcasz? Tak sądzisz? Czy jesteś tego pewien? Jeśli jesteś pewien, to przestanę. Oczywiście, że nie jestem. Czyli też to widziałeś? Nawet przed obejrzeniem filmu? Coś widziałem. Złamałeś coś? Tylko tyłek. Oboje to widzieliście? Coś widzieliśmy, ale nie wiemy co. Widziałam włochatą istotę przypominającą człowieka. Była wysoka i umięśniona. To był tylko niedźwiedź. To nie był niedźwiedź. Uchwyciłem go, zanim spadłem ze wzgórza. Sam widziałeś nagranie. Był wielki, włochaty i wściekły. To był urywek. Wielki urywek. Sean też go widziała. Co z tego? Co z tego? Nie to miałem na myśli. To pewnie był niedźwiedź. Dlaczego? Zgadzam się z Sean. Dziki człowiek lasu. Jak to nazwałaś? Skąd wiesz, jak się nazywa? Abe o nim wspominał. Kto? Poznałam go w barze po waszym wyjściu. Był trochę pijany, ale... Jakiś pijany starzec opowiedział ci o wielkiej stopie? Nie wiem. Może to tutejsza legenda. Wielka stopa? Nie wierzę. Idziecie? Poczekaj. Co jeśli natknęliśmy się na legendarną istotę? Wielką stopę, małpę, skunksa albo dzikiego człowieka lasu. Dzikus. Łapiemy. Co jeśli uda nam się go nagrać? Zostaniesz najlepszym survivalowcem, który przewodził odkryciu dzikiego człowieka. To pewnie tylko wiem. To może być niedźwiedź lub coś nieprawdopodobnego. Dziki człowiek. Zostaniesz najlepszym kamerzystą na świecie. Tak jest. Chcesz zmienić dokument survivalowy w poszukiwanie rzekomego, legendarnego stwora lasu, o którym powiedział ci jakiś stary pijak? Tak. Dobra. Chodźmy go znaleźć. Poczekajcie. Co? Pośpiesz się, bo go zgubimy. Muszę naładować baterię. Zrób to po drodze. Nagrywaj i bądź czujny. Coś tu było. Co to? Sierść lub jakieś włosy. Tu, tu i tam. Kurde. Musi mieć ponad 5 metrów. Spokojnie. Niedźwiedzie stają na tylnych łapach, gdy chcą oznaczyć drzewo. Na tym nie ma śladów. Pewnie go wystraszyłeś. Musiał nie zdążyć. Rozpoznajesz sierść? Nie jestem pewien, ale przypomina... Wiem, niedźwiedzią. Nick, zrób zbliżenie. Wyostrz. Powiedzmy, że to samica z jednym lub 2 młodymi. Będziemy w tarapatach, jeśli na nie wpadniemy. Będziemy uważać. Nie rozumiesz. To dzikie zwierzę. Jeśli się na nie natkniemy, a ono poczuje zagrożenie, to nas zabije. Uciekniemy. Zobaczymy ją jako pierwsi. Nie. Niedźwiedzie są szybkie. Nawet najszybszy człowiek na świecie nie ma z nimi szans. Tym bardziej, jeśli są wkurzone. Ta sierść śmierdzi. Zwierzęta nie zachowują takiej samej higieny jak my. Powinniśmy już iść. Uważaj na odchody. Jakie odchody? To zwierzęca kupa. Przypomina moją. Wygląda jak wielka porcja lodów czekoladowych, ale gorzej pachnie. To obrzydliwe. Dlaczego się tak krzywisz? Nie licząc smrodu? Muszę was zmartwić, ale to nie niedźwiedź. Więc co? Nie jestem pewien. Poszło tam. Chodźmy, zanim zgubimy trop. To zły pomysł. Nagrywaj. Nagrywaj, dogoni nas. Jestem tuż za tobą. Co jest? Powinieneś już zmienić ostrość. Poczekajcie. Powinniśmy na niego zaczekać. W końcu to on jest survivalowcem. Chyba tak. Wiem, że twoja wyobraźnia szaleje, ale to poważna sprawa. Poczekaj, spójrz na mnie. Dobra, dlaczego jesteś taki szorstki? Przepraszam. Chyba nie rozumiecie powagi sytuacji. Mów dalej. Cokolwiek tropimy, to jest niebezpieczne. Nie jesteśmy przygotowani na konfrontację. Noże i topór umożliwiają walkę z bliska. Nie nadają się przeciwko niedźwiedziowi lub stworzeniu. Ciężko się nie zgodzić. Dzięki. Dobrze, przejmiesz pałeczkę. Może za bardzo się nakręcam. Wbrew mojej opinii będziemy to śledzić dalej, ale jeśli coś zacznie śmierdzieć... Serio, Nick? Wybacz, śmiesznie to zabrzmiało. Jeśli zacznie być dziwnie, to wrócimy do jeepa i wyjedziemy stąd. Zgoda? Tak. Dobra, ja poprowadzę. Jeśli mnie pamięć nie myli, to opady są tu zmienne. Musimy trzymać się blisko siebie. Łatwo jest się stracić z oczu. Jest jeszcze jasno. Możemy to tropić do zmierzchu. Co jeśli złapiemy to na filmie? Nagramy jak najdłuższy materiał. Przynajmniej dopóki będziemy w stanie rozpoznać, co to za stworzenie. Nie wiem, czy wolę, żebyś się rozczarowała, czy nie. Boisz się? Jasne, że tak. Tam jest. Widzę go. Chodźcie. Szybko. Widzisz go? Nie upuść kamery. Biegnijcie dalej. Oddaj ją. Dem, gdzie byłeś? Za wami. Co to miało być? Właśnie o tym rozmawialiśmy. Był szybki, przestraszył się. Może poczuł się osaczony. W lesie? Liczy się percepcja. Jeśli zwierzę myśli, że jest osaczone, nawet jeśli nie jest, to zaatakuje. Przestań. On ma rację. Widziałem to w telewizji. Przepraszam. Daliśmy się ponieść. Lubię was, ale za nikogo nie nadstawię karku. Masz rację, ale też to widziałeś, prawda? Tak. Chyba się wkurzył. Tak sądzisz? To było szalone, prawda? Ty byłaś szalona. Też go goniłeś. Bo jestem kamerzystą. Uważajcie. To był tylko jeleń. Spłoszyliśmy go. Co się stało? To nie my go spłoszyliśmy, tylko coś stojącego przed nami. O czym ty mówisz? Uciekał w naszą stronę, a nie przed nami. Mam kręcić dalej? Uderzyłem się w ramię i w bark. Cięcie. Daj kamerę. Włączymy ją potem. Idziemy już tak długo, a nic nie widzieliśmy. Możemy się zatrzymać? Przejdziemy tyle, ile powie Dem. Czy to? Nie żyje, prawda? Nie żyje. Zagadka rozwiązana. Miałeś rację. Uważaj. Co mogło mu się stać? Nie wiem. Co robisz? Wciąż jest ciepły. Czy to znaczy, że... Dokładnie. Zdechł niedawno. Ten niedźwiedź został zabity. Myślisz, że to myśliwi? Mogliśmy ich zgłosić. Nie ma głowy. Co go tak rozerwało? Nie wiem. Może próbował wspiąć się na drzewo, uciekając przed innym niedźwiedziem. Brakuje na nim kory. Nigdy o czymś takim nie słyszałam. Co się stało? Nie podoba mi się ta mina. Znów to samo. Co jest? O co chodzi? Nie pojmuję tego. Co myślisz? Zadrapania wciąż są wilgotne. Czyli się wspinał. Prawda? Ślady pazurów są... poziome. Niedźwiedź zostawiłby pionowe ślady. Wyglądają, jakby próbował się utrzymać przed pociągnięciem. Nie wkręcaj mnie. To poważna sprawa. Jestem nieważny. Idźmy dalej. Tu nie jest bezpiecznie. Widzę tam dobre miejsce na obóz. To dobrze, bo ramiona i bark mi odpadają od noszenia kamery. Też chętnie odpocznę. Dziękuję za wszystko. Zawsze mnie wspierasz. Jesteś moją dziewczyną. Zawsze będę cię wspierał. Dlaczego nie... Spokojnie, to tylko spadające gałęzie. Nagrywasz nas? Słyszeliście? Co to było? Nic. Skoro tak twierdzisz. Czy to zły moment? Może zepsułem szansę na... Zamknij się. Jest późno. Musimy odpocząć. To był długi dzień. Czy ktoś nie powinien stanąć na warcie? Nie ma potrzeby. To coś nic nam nie zrobi. Rebeka. Szkoda, że cię tu nie ma. Co to było? To jakiś żart. Słyszałeś to? Tak. Chyba wszystko przespał. Tak. Chodźmy, we dwójkę. Poważnie? Chcesz tam iść? Jasne, że tak. Dobrze, ale dźwięk dobiegał z daleka. Pewnie go nie znajdziemy. Chodź. Dobrze, ty jesteś szefową. Jak wrócimy? Widzisz ognisko? Tak, ale pójdziemy prosto. Jesteś pewna? Jasne, że tak. Poza tym jest praktycznie czarno. Zobaczymy ognisko z kilometra. Tylko co jakiś czas się upewniaj. Jak daleko pójdziemy? Wciąż widzę ognisko. Spójrz tam, coś widziałam. Co? Błyszczące oczy. Rzeczywiście. Krąży wokół nas. Śledź go. Może to sowa albo jeleń. Poświeć. Chcesz, żebym dostał zawału? Usłyszeliśmy dziwne dźwięki, chcieliśmy to zbadać. Ona chciała. Na co patrzyliście? Widzieliśmy świecące oczy. Świecące? Tak. Oświetliliście je? Tak. Zwierzęce oczy błyszczą w nocy, gdy padnie na nie światło. Czuję się jak idiotka. Co to? Kto go puścił? Ale śmierdzi. Co się dzieje? To nie jest ludzki smród. Pachnie znajomo. Jest tu jakieś martwe zwierzę? Ktokolwiek to zrobił, miał poważne problemy z higieną. Ale śmierdzi, zwymiotuje. Nie wytnę tego momentu podczas edycji. Nie wiem co to, ale zacząłem mieć złe przeczucia. Niczego nie widzieliśmy. To chyba nie poprawia sytuacji. Chcesz to zakończyć? Naprawdę mu na tobie zależy. Nie zostawi cię. To ty musisz podjąć decyzję. Zaszliśmy tak daleko. Jeśli zrezygnujemy, to już zawsze będziemy się zastanawiać, co by było, gdybyśmy zostali. Przestało być śmiesznie. Co robisz? Przepraszam. Przestańmy nagrywać i naprawmy namioty. Dem ma rację. Spróbujmy odpocząć. Zaczniemy rano. Poważnie? Musi być ich więcej. Żadna bestia, zwierzę czy stworzenie nie może być tak szybkie. Wynośmy się stąd. Nie damy rady wrócić w nocy. Musimy zaczekać na słońce. Co to było? Uspokój się. To tylko dźwięki lasu. Jasne. Miejscowi z nami pogrywają. Nie bądź śmieszny. Pogrywacie z dzieciakami z wielkiego miasta? To nie jest śmieszne, dziwaki. Oddaj. Weź sobie, mam to gdzieś. To nie jest śmieszne. Pogrywają z dzieciakami z wielkiego miasta. Uspokój się. Uspokój się. Zaświećcie oczami, znajdę was. Macie coś do nas, leśne dziwaki? Uspokój się, to dźwięki lasu, to nie las. Mieszkańcy robią sobie z nas jaja. Uspokój się. Nie używają namiotów. Hałasują, żeby ukraść nam zapasy. Poza tym leśny wiatr nie śmierdzi, jakby nie brał prysznica od miesięcy. Wystarczy. To nie jest śmieszne. Idę spać. Pójdę spać. Jakiś komentarz? Boi się. Wyłącz kamerę. Pomogę ci poprawić namiot. Musisz odpocząć. Niedziela rano. Dzień dobry. Kiedy wstałeś? Wszystko w porządku? Nie spałeś całą noc, prawda? Powinniśmy ruszać, żeby znaleźć świeże ślady. Wciąż chcesz iść? Nie jesteś ciekawa? Oczywiście, że jestem, ale wczoraj wieczorem nie chciałeś. Jest już dzień, więc powinno być dobrze. Powinniśmy obudzić Nicka i się spakować. Dobrze, ale... Przepraszam, że spanikowałem. Wczorajsza noc była zbyt dziwna. To prawda, zbierajmy się. Oznaczę kilka drzew wokół obozu. Nie powinnaś teraz nagrywać. Będziemy potrzebować dwóch rąk. Dobrze. Mów, Nick. Ja? Tak. Natknęliśmy się na to. Wygląda na stos gałęzi. Posłanie. To posłanie. Ktoś je zrobił, a raczej coś. Od jak dawna tu jest? Niedługo. Końce gałęzi wciąż są wilgotne. Maksymalnie 8 godzin. Znów ten smród. Tam jest futro. Usiądź tam. Co? Zrób to. Dlaczego ja? Zapomnij. Wygląda na wygodną leżankę. Podaj kamerę. Co? Podaj kamerę. Obserwowało nas. Co nas obserwowało? Coś, co zrobiło to łóżko. Chyba żartujesz. Pokaż. Nie wierzę. Dem ma rację. To, co tu leżało, nas obserwowało. Albo chciało mieć nas na oku. Nocowaliśmy 100 metrów dalej. Walić to. Czy niedźwiedzie tak potrafią? Układ stosu jest celowy. Niedźwiedzie są mądre, ale brakuje im czegoś, żeby taki zrobić. Czego? Przeciwstawnych kciuków. Zrobiło się poważnie. Co teraz? To twój film. Co chcesz zrobić? Jestem przerażona. Ale jeśli dziki człowiek chciałby nas zranić albo zrobić coś gorszego, to nie prowadzilibyśmy teraz tej rozmowy. Czyli zgadzamy się, że dziki człowiek lasu istnieje? Na to wygląda. To będzie coś wielkiego. 3 absolwentów uniwersytetu odkrywa legendarne stworzenie. Powiedzmy, że go znajdziemy i wyraźniej nagramy. Co potem? Sława i pieniądze. Nie tak szybko. Nie wiemy, jak daleko ta istota może zajść. Nie jestem pewien, gdzie jesteśmy. Skierujemy niepotrzebną uwagę na to nieskazitelne środowisko. Myślisz tylko o tym przyrodniku? Musimy chronić to i tamto. Coś ci powiem. Cały świat ma przerąbane. Powinniśmy się wzbogacić, dopóki możemy. Chłopcy, trochę się zapędzamy. Nie mamy wystarczająco materiału, żeby kogokolwiek przekonać. Weź ją, Nick. Wbrew mojej opinii, pójdziemy dalej. Jeśli jesteśmy tam, gdzie myślę, to mamy przed sobą strumień, zanim napotkamy kilka często uczęszczanych szlaków turystycznych. Czy dziki człowiek nie unikałby ludzi? On na to liczy. Musimy iść. Cięcie. Jesteśmy nad pobliską rzeką. Mamy za sobą tylko 3 godziny drogi i 100 ugryzień owadów. Po co ją włączyłeś? Od paru godzin nic nie widzieliśmy. Każda wyprawa potrzebuje ujęć z przeprawy przez rzekę. Napełnijmy nasze manierki. Dam wam po kilka tabletek, które sprawią, że woda będzie zdatna. Zdatna? Pitna. Jesteś pewien, że twoje magiczne tabletki zmienią tę wodę w pitną? Nie są magiczne i tak, jestem. Zbudujemy most, żeby przejść przez rzekę? Umiesz być poważny? Spójrzcie. Co znalazłaś? Ale wielki. Tu jest druga stopa. Stopa? To ogromna odległość. Jaki to rozmiar? 50? Raczej 54. To nie mógł być niedźwiedź, prawda? Nie. Jak możemy je zachować? Nie możemy. Mogę oznaczyć obszar, ale jeśli spadnie ulewa, to je zmarzę. Jeśli potężna rzeka Mississippi wyleje, to mamy je na taśmie. To nie wystarczy. Jest masa takich filmów. Naukowa społeczność obali nasze odkrycie, jeśli dowodem będzie tylko film. Jak daleko od siebie są stopy? 2,5 metra. Albo więcej. To część wyjaśnia. Pewnie szedł wzdłuż strumienia. Pełno tu kamieni. Nie znajdziemy odcisków. Tu jest sierść. Na pewno poszło tędy. Co się stało? Wszystko w porządku? Może. Może? Dlaczego nie zabrało naszego prowiantu z obozowiska? Może nie lubi naszego jedzenia? Mówicie o dzikim człowieku. Nie chciało, żebyśmy sobie poszli. Co? Gdyby zabrało nam jedzenie, porzucilibyśmy ekspedycję i wrócili tam, skąd przybyliśmy. Zakładasz, że to człowiek? Albo coś podobnego. Mówię wam, że śledzimy dzikiego człowieka. Myślę, że na odwrót. To on nas śledzi. Poluje się na nas? Bingo. Co to było? Uciekajmy. Szybciej! O nie, chodź! Gdzie on jest? Był tuż za mną. Gdzie jest Dem? Musimy wrócić. Oszalałaś? Nie możemy go zostawić. Nie wracamy. Nie mogę. To twój chłopak. Wal się. Nie możemy wrócić. Tam jest dziki człowiek. Porozmawiajmy. Nie możesz wrócić. Wszystko wygląda tak samo. To jakaś bzdura. Co ty robisz? Usłyszy nas. Nie możemy tu zostać. Musimy uciekać. Nie mogę. Dlaczego? Spójrz na mnie, Sean. Przyszliśmy tu dla ciebie. Dem będzie najlepszym survivalowcem, a ja kamerzystą, pamiętasz? Nigdy nie chodziło o nas, tylko o ciebie. Będziesz najlepszą reżyserką. Przestań! Miałeś rację. Myślałam tylko o sobie, a teraz go nie ma. Nie. Wszyscy myśleliśmy o sławie i bogactwie. Pamiętasz nasze rozmowy? Nikt nie kazał nam tu przyjść. To był skok adrenaliny. Co teraz zrobimy? Znajdziemy Dema i wydostaniemy się stąd. Znajdziemy go. Trzymaj się blisko. Będę za tobą. Może poszedł po pomoc. Nie zostawiłby nas. Może odwrócił jego uwagę, żebyśmy mogli uciec. Może nas szuka. Mam nadzieję. Musimy też rozważyć, że nawet tak nie myśl. Musimy rozważyć wszystkie możliwości. Może będziemy musieli tu sami przetrwać. Znajdziemy go. Mam nadzieję. Ma w plecaku flary dymne, kompas i awaryjne zapasy. W porządku? Tak, poczekaj. Stoi za mną? Poczekaj chwilę. Co się stało? Przerażasz mnie. Stań za mną. Co? Stań za mną teraz, proszę. Co zobaczyłeś? To Dem. Cicho. Pokaż. Daj kamerę. Dlaczego leży oparty o drzewo? Nie wiem, czy powinniśmy się zbliżać. Weź kamerę. Stój. Wracaj. To nie może być prawda. Nie ma kończyn. Tryska mu z szyi. Musimy uciekać. Przepraszam, ale musimy się zamienić. Jestem głodna i zmarznięta. Wiem, ja też. Musimy iść dalej. O nie. Co? Ten smród się nasila. Rzeczywiście. Otacza nas. Musimy... To Dema. Z jaką istotą mamy do czynienia? Dziki człowiek zaraz wróci i nie przywita nas ciepło. Chodźmy. Ręce mi odpadają od tej kamery. Zostaw ją. Co? Już nie ma znaczenia. Nie. Dem zginął w cierpieniach. Świat musi to zobaczyć. Nie uwierzą nam. Mamy dowód. To wszystko moja wina. Nieprawda. Mówił, że jest tu stwór. Co? Przestań. Próbował mnie ostrzec. Mieszka tu całe życie. Mówił, że żyje tu pół zwierzęca, pół ludzka istota. Podobno widział ją 10 razy. Co? Rozmawialiśmy o tym. Mówiłaś, że był pijany. Może był. Co? Na koniec powiedział, żebyśmy trzymali się ścieżki. Dopiero teraz to mówisz? Myślałam, że to tylko obłąkany starzec. Jesteśmy w porąbanej sytuacji. Zrobiłbyś to samo. Nie mów mi, co bym zrobił, a czego nie. Dacie wiarę? Jak chcesz, to zostań. Dokąd idziesz? Znaleźć miejsce, w którym pójdę spać i przeżyję, żeby rano wrócić do domu. To obłęd. Musimy wrócić i powiedzieć policji. To najlepsze rozwiązanie. Natychmiast stąd uciekajmy. Do jeepa mamy jakieś 10 kilometrów. Jest ciemno. To samobójstwo. Dziki człowiek z łatwością nas złapie. Naprawdę myślisz, że lepiej tu zostać i czekać? Będzie dobrze. Mówiłem, że będzie dobrze. Wstaniemy o świcie. Myślę, że trafimy do jeepa przed wieczorem. Myślisz? Kamera. Możemy przewinąć nagranie i znaleźć drogę do jeepa. W filmie jest wiele luk. Na pewno się zgubimy. Las będzie wyglądał inaczej z przeciwnego kierunku. Nie wiem, co mam ci powiedzieć. Mamy nagranie i znaczniki Dema. Będzie dobrze. Dokąd idziesz? Znaleźć ostry, spiczasty kij albo coś innego. Pewnie to rozważasz, ale nie robimy dziś ogniska. Dlaczego nie? Możliwe, że nas znajdzie, ale po co mu to ułatwiać? Księżyc daje dobre światło. Nie ryzykujmy. Mamy latarki. Zaraz wrócę. Przepraszam, Dem. Chciałabym, żebyś tu był. Kocham cię. Daj kamerę. Ty, dupku. Co się stało? Wiem, czego potrzebujesz. Przyniosę ci ostry kijek. W porządku? Gdzie byłeś? Co? Byłem tutaj. Nieprawda, gdzie byłeś? Poszedłem zrobić kupę. U mnie dobrze, a u ciebie? Nic nie jest dobrze. Co się stało? Jest tutaj. Kto? Poniedziałek rano. Nie wiem, gdzie jestem. Idę w tamtą stronę. Ścieżka. Jestem bezpieczna. Jeśli nie przeżyję, to może ten materiał przetrwa. Stwór w lesie. Działa? Powtarzam. Zdejmij to, bo nie rozumiem, co mówisz. Puszczam. Co tam jest? Same szumy. No dalej. Film ciągle migocze. Mam tam podejść? Co się stało? Co tam jest? Powiedzcie coś. Pokażcie. Tekst polski Agata Kapelańska. Czytał Maciej Więckowski.